tym pies tyłkiem kręci. Nie, 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 uciekamy, 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 uciekamy. Czasami można się nieźle wpakować, utknąć wręcz i po prostu, jakby to delikatnie powiedzieć, pacnąć w kalendarz, zaliczyć zgona, umrzeć, nie dostosowywać się życiowo. Tak, chcemy śrubek. Chcemy śrubek, zdecydowanie. Teraz tylko i drzewek też, oczywiście, przede wszystkim, zwłaszcza. Szmaty śrubki. Śrubki. W sumie to czy ja mam jakieś te... Mam skórę wilka, ale nie mam króliczej, tak? Dobrze kminie. Tyle tylko, że bardzo chciałbym mieć. O właśnie. Tak, pytanie jeszcze tylko, czy... Coś z tego wyjdzie. No coś z tego wyjdzie. Możemy też łuk zrobić, słuchajcie. Tyle tylko, że ze mnie Robin Hood taki... jak z Arrowa Speedster. Co, króliś się nie wychyli teraz? No jakim cudem? Niedobry zajączek. Bardzo niedobry zajączek. Dobra. Nic tu chyba więcej nie chcę. Buty, spodnie, rękawiczki. O właśnie, rękawiczki, rękawisie z wilka. Poproszę o sztuk raz. Dosłownie, w wilczej skórze. Nie mamy starego drewna. Prześpijmy się 2 godzinki. No tak, przecież wszystko zużyłem na jakieś tam swoje fanaberie. O to chodziło, o wybicie się i wpłynięcie pod most. Dobra, zerknijmy tu. Co nie zmienia faktu, że wciąż bardzo chętnie przytulę śrubki. Wszelkie śrubki.
są mile widziane. No dobra, grunt, żeby nie było wilków, prawda? Pięćdziesiąt śrubek. Chciałbyś, pajacu. Piesku! Kurde, nie zdążyłem. Nie wiem, co jest gorsze. To, że ten pies tak strasznie zwraca uwagę. Czy to, że jestem połamany. Znowu. Zajebiście, bo nie mam jak się uleczyć, nie? Brakuje nam, niech zgadnę. Takie barachło zwane drzewkiem. No trudno, na razie muszę płynąć połamany. Tu na szczęście jest las. Ładnie, żeśmy dobili. Trzy lokacje z rzędu chyba, tak? Dzicz Lee. Lee to ten z Walking Dead. Albo Bruce Lee. Może się tu szkolił. Szmaty. Znaczy, wolałbym deski. Znaczy, drewienko. W sensie kijki, patycze. Wąż. Krzycz tyle, no. Tu jest drewienko. Tu się nie ma co zastanawiać, tu się trzeba leczyć. No dobra, jesteśmy zdrowi. Zdrowi, wśród wilków. Ała. Na szczęście tylko raz. Mogło być gorzej. Słuchajcie, mamy cztery schematy. Nawet trochę śrubek. Ja bym nawet zrobił to ognisko. One tu biegają dalej? Tu nie podejdą w każdym bądź razie. Chyba, że podejdą. No ale mam nadzieję, że nie. Gotujemy roślinki na par z mleczu.
i upieczemy to mięcho, co mamy, bo ono pójdzie na zmarnowanie niedługo. Machnijmy sobie od razu części do tratwy. 3 możemy zrobić. Wcale nie będę czekał na jakiś tam punkt widokowy, że tak się wyrażę. Dobra, osuszyliśmy się. No, możemy produkować strzały. Żebyś jeszcze z łuku umiał strzelać. Płyniemy dalej. Mamy las najbliżej. O, tam jest ten oczyszczalnia, więc będziemy mogli się naprawić. O ile uda nam się tam dopłynąć w ogóle. Wiecie, jak to jest z tymi prądami. Tu bym sobie życzył tylko 0 wilków, trochę śrubek i patyków. No i żadnych dzików przede wszystkim. Już to ustrojstwo jest tak irytujące, że... Co mówiłeś? Chcesz dzika? Patyka, nie dzika. A dostałem dzika. Zamiast patyka. Dobra, spróbujmy się ulepszyć. I kolejny schemat jeszcze wpadł przez przypadeczek zupełny. Czy to mi coś da? Ja w sumie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana podobno. Chociaż znam takich, co ryzykują całe życie, a szampana widzieli tylko w reklamie. Patyki, 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 patyki. Może być i morwa, przyda się, aczkolwiek... Wiecie, no patyki to jednak patyki, nie? Come on! Śrubki. O tak, bardzo śrubki. Śrubki bardzo na nie, ale weźmy te cienkie rękawiczki, tutaj przerobimy na... Matki. Juka. Tego to mam od groma. I to by było chyba na tyle.
No dobra. Stacja naprawcza. To jest cel numer jeden. I jeszcze zahaczymy o tamten sklepik. Jak się uda. No dobra, tylko teraz tak. Część do tratwy mogę wyprodukować. Jeszcze jedne. Co nam to daje za możliwości? Silnik, kuchenka albo oczyszczacz. Pójdziemy w silnik. To mi da możliwość powrotu w niektóre lokacje. Będziemy mogli sobie, wiecie, wykręcić, nie? Mamy mnóstwo rzeczy. Nasz stan... Zatankuj. Wcale nie jest taki zły. Wręcz jest wyśmienity, bym rzekł nawet. Mamy trzy butelki z paliwkiem. Tu brakuje nam jeszcze schematów. No i śrubek. Odpłyń. No i tak jak obiecałem, tu sobie podpłyniemy. Kurczę, dopadło nas przemoczenie. Często można znaleźć tu alkohol. Super! To jest akurat ta rzecz, której potrzebuję najmniej. Śrubki. Pysznie. Wymiana czapka. Kurczę, wąż był pod nosem. Jak ja mogłem go nie zauważyć? W sumie mogłem, ciemno jest. Słoik. Słoik. Suszone mięso. Śrubki. Dzik. Ja już chciałem mówić, że nie pobiegnie dalej za nami, ale widzę, pobiegł jeszcze kawałek. Na tratwę. Na tratwę. Użyj. Czysta woda, pięknie. Zjedz wszystko. I odpłyń. To hej, hej, przygodo. Trzeba będzie tylko troszeczkę odpocząć. Hehe, szybka do wędki zgarnięta.
Powiedzcie sami, czy to nie jest świetne? Mówię o muzyce. Nie było źle. Wiadomo, że bez tego cholernego wilka mogłoby być znacznie lepiej. Ale co zrobić? Prześpijmy się. Zjedzmy sobie mięsko. Wyprodukuję sobie dwie części. Tylko jeszcze sprawdzę, jaki jest stan narzędzi. No, nie najgorszy. Spadamy stąd. W sumie nie będę się tam cofał, bo nie ma za specjalnie po co tak naprawdę. Tu mamy las, tam mamy sklep. Przepłyńmy do lasku. Wiadomo, pewnie znowu wilki, te rzeczy. Pałek wodnych. Także będziemy mieli z czego sznurki robić. Stare drewno. Jak na religijnego gościa, dobry kumpel Phil spędzał mnóstwo czasu na sporach. I zdaje się, że niełatwo mu to zbyt... Zdaje się, że nie dało mu to zbyt wiele spokoju. Darł się w niebogłosy, że to, co się dzieje, wcale się nie dzieje. Bo tak mówi księga, grzmiała, szczerwieniała mu twarz. Nie będzie więcej katastrof na ziemi. W nocy przed ewakuacją jego domu wraz z gospodarstwem pochłonęła ziemia. Niektórzy twierdzą, że czasem wciąż słychać krzyki Phila. Taki paradoksik, dobre. Dobra, tam jest wąż. Tu są króliki. Tu jest aloes. Gdzieś pewnie się wcapnę na jakiegoś węża. No nie okłamujmy się. Czy tego gruchota obszukałem?
czystą wodę. Więc możemy się po prostu napić. To chyba wszystko. No nie jest źle. Póki co wręcz jest nawet dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo bardzo dobrze to niestety jeszcze trochę brakuje. Ale jest spoko. Ulepszymy naszego grata. Kuchenka, oczyszczacz wody. Tu 2 na 2, tu 2 na 2. Kuchenka. Potrzebujemy chyba jednych części. Sprawdzę na zaś. Tak, jednych części i dwa schematy. Niestety tymczasowo nie mamy śrubek. Kościółek, no, trasa ekspresowa niemalże. Pa, świnko. A no właśnie, dostaliśmy tą torbę, nad którą się tak zastanawiałem, czy jej przypadkiem nie zrobić. No, zobaczmy. A jednak, się jeszcze dało. Czekajcie, coś sprawdzę. Że sidła moglibyśmy zrobić. Tylko czy to były króliki?
Chyba nie. Tu chyba tylko dzik biega. Dobra, nieważną. Nieważne. Króliki dorwiemy gdzie indziej. Bugs, nadchodzę. Polowali na królika. Dobra, tu jest. Pyrk, 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 pyrk. Użyjemy trochę silniczka, bo tu jest ten porcik rybny. Jak to nazwać? Sklepik wędkarski, o właśnie. No, gra mi przyszła z pomocą. Jakie ukąszenie? Ukąsiło mnie. Mrówka mnie dziabła jakaś paskudna. Na szczęście nie jest to problem. Mamy tutaj aloesik. Kolejne przybory do szycia. A zjedzmy sobie trochę czosnku. Chociaż nie. Zjedzmy sobie mięcho. Bo ono i tak się szybciej psuje, ma krótszy termin ważności. Tak? Znam takie terminy. Dzięki mojej drugiej połówce. Nie kupuj tego! To jest ważne tylko przez 2 dni. Jeszcze. Weź to, co jest ważne przez tydzień. Kochanie, ale ja przyszedłem tylko kupić skarpetki. Milcz! Niewierny. Z narzędziami. No, przydałyby się śrubki i te schematy do tratwy. Brak wilków. Ciekawe, czy on jest jeden. To jest pytanie zagadka. W sumie chyba można zaryzykować, że jest jeden, prawda? Co za dziad? Widzieliście to? Dobra, w tym momencie możemy sobie na spokojnie przeszukać tutaj co i jak. Macik. Śrubki i schemacik. Chyba jeszcze jeden schemat by się przydał, tak? Śrubki, to też bardzo dobrze. To też się przyda. Thank you.
Nie jestem pewien, czy dobrze słyszałem, ale... Słyszałem wilka, czy nie? Nie, chyba nie. Tylko, że niestety kulików też tutaj nie ma. Chyba. Przynajmniej ja ich tutaj nie widzę. Żeby tu gdzieś te cholerne kłapołuchy biegały. Nie. Także musimy się wyleczyć, przespać i machnąć gdzieś indziej. W sumie to nam już nie będzie potrzebne. A co nam szkodzi? Odpływamy. Dobrze trafiliśmy. Stacja rdzawej wody. I nie wiem, czy już możemy, czy jeszcze nas nie stać. Stać nas. No i słuchajcie, tym sposobem mamy zreperowaną, znaczy zreperowaną. Mamy ulepszoną praktycznie całą łódkę. Dechy w gruncie rzeczy będą nam potrzebne już tylko do rozpalania ognisk ewentualnych, także elegancko.